Cześć, w poprzednim nagraniu mówiliśmy, co nie jest ważne dla coacha na starcie, a dziś powiemy sobie o tym, co jest ważne dla coacha na starcie. Jak zwykle będziemy poruszali się wokół trzech obszarów. Pierwsza rzecz. Dla coacha, który przeszedł proces nauki coachingu, było to na pewno cenne doświadczenie, które jest związane również z Twoją zmianą, z przejściem przez własny proces rozwoju osobistego. Zastanów się proszę, czy teraz, kiedy już masz ten etap za sobą, masz certyfikat coacha, certyfikat, który dostałeś ze swojej szkoły coachingowej, co z tym dalej zamierzasz zrobić? Czy możesz już zupełnie odważnie i z takim pełnym przekonaniem i poczuciem nazwać siebie coachem? Bo często słyszę, że moi klienci mają z tym problem. Nawet zdaję sobie sprawę z tego, z czego może się pojawić ta wątpliwość, stąd z czego może wynikać ten brak odwagi nazywania siebie coachem. Dla mnie coachem jest ta osoba, która zdobywa również doświadczenie. Coach to jest osoba, która zdobyła odpowiednią edukację coachingową, ale również osoba, która zdobyła praktykę coachingową. To jest trochę tak, jak w dziedzinie branży budowlanej, czyli mamy inżyniera, który tylko i wyłącznie zakończył studia, a nigdy nie zbudował żadnego domu czy mostu. Mamy prawnika, który skończył tylko studia prawnicze, następnie zrobił aplikację adwokacką, a nigdy nie występował na sali sądowej. Jeżeli jesteś tą osobą, która traktuje coaching jako opcję pomagania innym, nie tylko sobie, to zastanów się proszę, czy nie warto byłoby zacząć regularnie praktykować coaching i mieć kompetencje i odwagę do tego, aby pracować systematycznie z klientami. Jeśli mówię o kompetencjach, no to chodzi mi szczególnie o taką umiejętność zdobywania tych klientów do praktyki oraz takiego przeprowadzania pierwszej konsultacji czy sesji zero, której wynikiem jest zdecydowanie się przez klienta na długoterminową pracę z Tobą. Pierwszy obszar to jest doświadczenie, czyli praktykowanie. To jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o Twoją karierę jako coacha. Jeżeli chodzi o Twoją karierę jako przedsiębiorcy czy osoby, która chce budować biznes coachingowy, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zamierzasz przestać inwestować w swój rozwój własny, nie tak zupełnie, tylko jakby przechylić szalę uwagi, kiedy zamierzasz przestać korzystać z kolejnych kursów coachingowych, kolejnych warsztatów rozwojowych jako uczestnik, a kiedy zamierzasz zmonetyzować to, co już umiesz i to, co potrafisz. Żeby była jasność, uważam, że coach to jest zawód, który powinieneś inwestować całe swoje życie i nadal poszerzać swoje kompetencje coachingowe, nadal inwestować w swój rozwój. Ale w sytuacji, kiedy nie zamierzasz przekuć tego na przychody z tego typu działalności, to traktuj to tylko i wyłącznie osobiście. Nie zakładaj, że z wiedzy i z umiejętności, które będziesz zdobywał na kolejnych warsztatach, na kolejnych eventach, na kolejnych spotkaniach, będziesz przekuwał na biznes. Potrzebujesz sobie dość uczciwie odpowiedzieć wobec siebie samego, że robisz to dla siebie. Jeżeli chcesz zwiększać swoje kompetencje i robić to dla innych, to znajdź w swojej pracy, w swoim projekcie inwestycji w rozwój coacha czas w rozwój Ciebie jako przedsiębiorcy. Znajdź czas na znalezienie kompetencji i umiejętności sprzedażowych, marketingowych, księgowych, podatkowych, finansowych. Wiesz dobrze, że przedsiębiorca to jest osoba, która łączy w sobie kilka zawodów, można powiedzieć. Krótko podsumowując, Twój punkt pierwszy to Twoje praktykowanie i Twój rozwój kariery coacha. Punkt drugi to Twoja edukacja biznesowa i Twoja inwestycja w edukację biznesową. Trzecia i najważniejsza rzecz, która mi się pojawia, jest wynikową pracy z moimi klientami i wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, że często mamy blokady,
które spowalniają naszą inwestycję w karierę i rozwój coacha, czy w rozwój naszego biznesu coachingowego. Te blokady często związane są z niskim poczuciem własnej wartości. Owszem, jestem zwolenniczką teorii, że aby pomagać innym, należy najpierw pomóc sobie. Mogę nawet dalej pójść, że jestem za tym, aby każdy coach miał pozamykane za sobą sprawy z przeszłości. Jeżeli tego wymaga, potrzebuje, być może winien przejść terapię, a na pewno winien mieć wykonaną pracę nad sobą. Trudno jest oczekiwać zmiany od swojego klienta i osiągania kolejnych szczytów, kiedy sam coach, jako osoba towarzysząca z własnemu klientowi, nie nadąża za swoim klientem i sama ma nieprzepracowane te kwestie. Należy się zastanowić nad uczciwym podejściem i pewną etyką pracy. Warto by było, żebyś nie tylko towarzyszył swojemu klientowi w tej drodze do zmiany, ale był dla niego przewodnikiem. To wymaga zdobycia pewnej odwagi, pokonania wewnętrznych oporów. Podam przykład. Sama doskonale pamiętam, że w głowie mi się nie mieściło, kiedy jeszcze studiowałam coaching, aby w ogóle praktykować pracę z klientem przez Skype. Zastanawiałam się, w jaki sposób można to zrobić. Dziś wiem dobrze, że aby mieć więcej klientów i jeszcze do tego klientów świadomych i chętnych do płacenia za moje usługi, potrzebuję wyjść ze swojej skorupki introwertyka i otworzyć się na ludzi, mieć odwagę nagrywać chociażby takie filmy jak ten i mieć odwagę dzielić się swoją wiedzą. Nie jest to proste wyzwanie, gwarantuję Ci, ale uważam, że ćwiczenie czyni mistrza. Z każdym krokiem, z każdą próbą, z każdym kolejnym nagraniem czuję się bardziej swobodna, dużo łatwiej mi to przychodzi, udoskonalam swój warsztat i mam odwagę iść dalej. Jeżeli chcesz pracować ze swoim klientem i mieć tych klientów, być dla tych klientów dobrym przykładem, to proszę Cię, wyjdź spod miotły. Zacznij funkcjonować w środowisku swoich klientów, w branży, w której przebywa Twój klient. Zacznij odważnie mówić o tym, co masz do zaoferowania, w jaki sposób możesz pomóc, oczywiście pod pewnymi warunkami, o których możesz się dowiedzieć w moich licznych nagraniach czy też z pracy ze mną. Ale miej odwagę, aby realizować swoją pasję, bo myślę, że dla wielu z Was coaching jest pasją. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Jeżeli chcesz poszerzać swoje kompetencje w obszarze Twojego rozwoju jako coacha, w obszarze Twojego rozwoju jako przedsiębiorcy oraz dostać wszystkie narzędzia, kompetencje, materiały oraz wsparcie moje jako osoby Ciebie prowadzącej oraz wsparcie kolegów i koleżanek, które wezmą udział w projekcie, który chcę Ci właśnie zaproponować, serdecznie zapraszam do programu Coach na starcie. Szczegóły tego projektu poznasz klikając link pod tym nagraniem bądź nad tym nagraniem. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube Agnieszka Strugińska i do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty na stronie strugińska.pl. Dziękuję i do zobaczenia.